Kiedy cofam się myślami do mojego wczesnego dzieciństwa, widzę przed sobą skromny, przytulny dom na przedmieściach naszego malowniczego miasteczka. Był to domek pełen ciepła i miłości, choć niekiedy trosk. Miałam szczęście, że wraz z rodzicami i młodszym bratem Mateuszem byliśmy razem, a miłość, która nas łączyła, pomagała nam przetrwać trudniejsze chwile. W pamięci mam twarze moich rodziców, których zawsze widywałam pracujących nad zapewnieniem nam wszystkiego, co najlepsze, choć czasem było to trudne w obliczu ograniczonych środków finansowych. Mama gotowała pyszne obiady, starając się zawsze ugotować coś smacznego z tego, co mieliśmy pod ręką. Tata natomiast pracował ciężko, aby utrzymać naszą rodzinę, a jednak zawsze znajdował czas, by wysłuchać naszych opowieści i dostarczyć nam pocieszenia. Nie mogę zapomnieć o moim młodszym bracie, Mateuszu, z którym spędzałam godziny na wspólnych zabawach i rozmowach. Choć różni nas kilka lat, zawsze mieliśmy szczególną więź, a nasza rodzina była naszym bezpiecznym przystaniem w dynamicznym świecie. Ale to także tam, w domu i poza nim, zaczęła się moja historia bycia przedmiotem drwin. Kiedy przyszedł czas pójścia do szkoły, nie zdawałam sobie sprawy, że mój ubogi strój i zużyte plecaki będą miały tak duże znaczenie dla moich rówieśników. Pierwszy dzień w szkole był pełen nadziei, ale szybko stał się początkiem czegoś, z czym miałam się zmierzyć przez wiele lat. Wejście do klasy było jak przekroczenie progu zupełnie nowego świata. Wszystkie te nowe twarze, nowi ludzie, wszystko było takie ekscytujące. Ale zanim zdążyłam się rozejrzeć, poczułam spojrzenia innych skupione na mnie. Miałam na sobie zniszczone ubranie, na którym czas i zabawy pozostawiły swoje ślady. Mój plecak, choć naprawiany wielokrotnie, nie wyglądał już zbyt dobrze. Wśród innych uczniów, którzy wydawali się mieć wszystko, moje wyglądały tak marnie. Grupa dziewcząt wskazała na moje buty i zaczęła się śmiać, ich głośny śmiech wydawał się przeszywać mnie na wskroś. To był moment, w którym poczułam się mała i nieistotna, a drwiny stawały się obcym językiem, który nie potrafiłam zrozumieć. To wtedy poznałam Jakuba, chłopca, który stał się moim sojusznikiem w walce z drwinami i upokorzeniem. Byłam zdumiona, jak podobne mogą być nasze historie, mimo że pochodzimy z różnych środowisk. To był nasz pierwszy krok ku przyjaźni, która miała okazać się ważna przez lata. Jakub stał się moim oparciem, a nasza wspólna siła pomagała nam stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. Jakub okazał się być tą osobą, której potrzebowałam w moim życiu. Nasza przyjaźń rozkwitała w miarę jak wspólnie przeżywaliśmy chwile radości, ale także trudności. Spędzaliśmy wiele czasu razem, dzieląc się marzeniami, przemyśleniami i troskami. Nasze spotkania po szkole stawały się oazą w naszych codziennych trudnościach. Wspólnie stawialiśmy czoła drwinom i upokorzeniom. To on zawsze miał pomysł, jak odpowiedzieć na zaczepki innych, czasem dowcipnie, czasem zdecydowanie. Dzięki niemu poczułam się silniejsza i bardziej pewna siebie. Nasza przyjaźń dawała mi wsparcie, której tak bardzo potrzebowałam w obliczu wyzwań, jakie stawiała przede mną szkoła. Kiedy nasze koleżanki i koledzy z klasy wyśmiewali nasze zniszczone ubrania czy starsze podręczniki, my stawaliśmy zjednoczeni i gotowi się obronić. Jakub mówił mi, że to, co nosimy na sobie, nie definiuje tego, kim jesteśmy. Jego słowa dawały mi nadzieję i wiarę, że mogę zmieniać swoje życie i pokonywać przeszkody. Nasza przyjaźń rozkwitała, a wraz z nią moja determinacja do udowodnienia, że niezależnie od mojej sytuacji finansowej, mogę osiągnąć sukces. Czułam, że Jakub jest moim wspólnym sojusznikiem w walce z przeciwnościami losu. Jego wsparcie było dla mnie bezcenne, ponieważ nie tylko dawało mi siłę, ale też pozwalało spojrzeć na świat z innej perspektywy. Nasze przyjaźnie i wsparcie wzajemne były jak świeca płonąca w ciemności. Wspólnie zdobywaliśmy wiedzę, rozwijaliśmy pasje i marzenia, nie dając się zniechęcić przez to, co mówili inni. Byliśmy dla siebie obecni w chwilach radości i smutku, co kształtowało naszą więź i sprawiało, że nasza relacja stawała się coraz silniejsza. Jednak im bardziej zbliżała się kolejna faza naszego życia szkolnego, tym bardziej zaczynałam dostrzegać, że nasza przyjaźń może ulegać zmianom. Kiedy Jakub nawiązał nowe znajomości w klasie, zaczął spędzać coraz więcej czasu z innymi przyjaciółmi. Ci nowi koledzy wydawali się bardziej popularni, pewni siebie i bogaci. To, co nas kiedyś łączyło, zaczęło się rozmywać.
Widziałam, jak Jakub staje się częścią innych grup rozmów, a nasze wspólne zainteresowania wydają się być mniej ważne. To sprawiło, że czułam się zagubiona i opuszczona. Próbowałam zrozumieć, że to naturalne, że każdy z nas rozwija się w innym kierunku, ale serce moje było pełne niepokoju, że nasza przyjaźń może zaniknąć. Wtedy odkryłam, jak wiele trzeba włożyć w utrzymanie i pielęgnowanie relacji. Wszystkie te lata, które spędziliśmy razem, były ważne, ale zrozumiałam, że muszę być gotowa na ewolucję i zmiany. To była trudna lekcja, która nauczyła mnie, że nawet najbliższe przyjaźnie wymagają pracy i zrozumienia. Choć nasza relacja nie była już taka jak kiedyś, to nie zapomniałam o naszych wspólnych doświadczeniach i tym, jakie towarzyszyły mi uczucia, gdy razem stawialiśmy czoła trudnościom. Byłam dumna z tego, jak daleko doszłam dzięki naszej wspólnej siłce i wsparciu. Teraz musiałam znaleźć swoją drogę w świecie, który wydawał się jeszcze bardziej skomplikowany niż kiedyś. Kiedy nadszedł kolejny rok szkolny, poczułam, że muszę udowodnić sobie i innym, że jestem w stanie osiągnąć więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Byłam zdecydowana wykorzystać swoją determinację do zmiany swojej sytuacji i udowodnienia, że bieda nie ma wpływu na moją wartość. Jednak zamiast unikać drwin i upokorzeń, postanowiłam się zmierzyć z nimi. Zrozumiałam, że muszę być pewna siebie i być dumni z tego, kim jestem, bez względu na to, co noszę na sobie czy jak wyglądam. Stałam się bardziej asertywna i gotowa bronić siebie oraz swoich przekonań. Postanowiłam też, że zrobię wszystko, by osiągnąć sukces w nauce i innych dziedzinach. Zaczęłam poświęcać mnóstwo czasu na naukę, zgłębianie wiedzy i rozwijanie swoich pasji. Wiedziałam, że to jest klucz do przyszłości, o której marzyłam. Moja determinacja zaczęła przynosić efekty. Wkrótce zaczęłam zdobywać nagrody w konkursach naukowych i artystycznych. Uczestniczyłam w projektach szkolnych, które nie tylko zwracały uwagę na moje umiejętności, ale też dawały mi poczucie spełnienia i satysfakcji. Mimo że wciąż musiałam stawiać czoła wyzwaniom i czasem spotykać się z wiedziałam, że kieruję się we właściwym kierunku. To, co zaczęłam osiągać, sprawiło, że poczułam się silniejsza i bardziej niezależna. Byłam gotowa kontynuować swoją podróż ku przyszłości, której sama kształtowałam. Choć moja determinacja przynosiła mi sukcesy, to równocześnie stawała się przyczyną kolejnej zmiany w moim życiu. Zauważyłam, że Jakub nadal spędzał czas z nowymi przyjaciółmi, którzy wydawali się bardziej popularni i bogaci. Nasza przyjaźń zaczęła się powoli oddalać, a ja musiałam się zmierzyć z faktem, że relacje ewoluują i czasem towarzyszy temu ból. Kiedy Jakub opowiadał mi o swoich nowych przyjaciołach i ich fascynujących przygodach, czułam się trochę wyobcowana. Moje życie było inne niż ich, a moje cele i pasje wciąż różniły się od tego, co widziałam wśród nich. Mimo że serce mi krwawiło, wiedziałam, że to jest naturalny proces dorastania i poszukiwania własnej drogi. Pomimo tego, moja przyjaźń z Jakubem pozostała ważnym elementem mojego życia. Ceniliśmy sobie te wspólne chwile, które wciąż dzieliliśmy, choć były rzadsze. To było nasze wspólne dziedzictwo, które niezależnie od odległości czy zmieniających się okoliczności, zawsze miało wartość. Musiałam nauczyć się akceptować zmiany i traktować je jako okazję do wzrostu. Rozstanie z Jakubem, choć trudne, pozwoliło mi bardziej skupić się na własnych celach i ambicjach. Byłam gotowa walczyć o swoje miejsce w świecie i nie pozwolić, by cokolwiek powstrzymało mnie przed osiągnięciem sukcesu. W miarę jak zbliżałam się do końca szkoły średniej, moje marzenia o przyszłości stawały się coraz wyraźniejsze. Chciałam opuścić swoją rodzinną miejscowość i zdobyć wykształcenie, które pozwoliłoby mi na osiągnięcie tego, o czym zawsze marzyłam. Wiedziałam, że to będzie trudne i wymagające wyzwanie, ale byłam gotowa podjąć ryzyko. W pewnym momencie dostarczono mi list od uniwersytetu oferującego pełne stypendium na studia. To był moment, który z pewnością zapamiętam na całe życie. Czułam, że to jest właśnie ta szansa, na którą czekałam. Było to potwierdzenie moich wysiłków, że ciężka praca i determinacja naprawdę się opłacają. Gdy pokazałam list rodzicom, ich oczy zalane łzami były dla mnie potwierdzeniem, że to jest właściwa droga. To był ich udział w moim sukcesie, ich poświęcenie i wsparcie, które napędzały mnie do osiągnięcia tego, co sobie wymarzyłam. Wiedziałam, że na tej uczelni czeka na mnie nowy etap,
który przyniesie kolejne wyzwania, ale byłam gotowa stawić im czoła. Nadszedł czas pożegnania się z rodziną i miejscem, które były moim domem przez tyle lat. To było trudne, ale wiedziałam, że muszę ruszyć naprzód, aby zrealizować swoje cele. Wyjeżdżając, w oczach rodziców i brata widziałam dumę i nadzieję. To było dla mnie jak dodatkowy impuls, by iść naprzód, nie zważając na przeciwności losu. Przyszłość, która była dla mnie tak ważna, wydawała się teraz osiągalna. Miałam okazję kształtować ją według swoich marzeń i ambicji. Byłam gotowa na nowe wyzwania, niezależnie od tego, co nadejdzie. Byłam zdeterminowana, by udowodnić sobie i światu, że ubóstwo nie definiuje mnie, że jestem silna i zdolna osiągnąć wszystko, o czym marzę. Lata na uniwersytecie przeminęły szybko, pełne wyzwań, nowych znajomości i niezapomnianych doświadczeń. Kiedy wracałam do rodzinnego miasteczka na wakacje, nie spodziewałam się, że los zaplanuje dla mnie kolejne zaskakujące wydarzenie. Spacerując po parku, gdzie jako dziecko spędzałam wiele godzin, zobaczyłam postać, która wydała mi się znajoma. Kiedy się zbliżyłam, rozpoznałam w nim Jakuba. Stał tam, zatopiony w myślach, nie mając pojęcia, że jestem to ja, Marta, która jest teraz przed nim. To było takie dziwne uczucie patrzeć na osobę, którą znałam kiedyś tak dobrze, a teraz być dla niej obcą. Wiedziałam, że jest to szansa, by dowiedzieć się, co się z nim dzieje i jak układa mu się życie. Bez wahania zbliżyłam się i przywitałam. Kiedy nasze ścieżki przypadkowo zbiegły się w parku, serce moje biło szybciej z emocji. To spotkanie było jak połączenie dwóch światów, które kiedyś były ze sobą blisko, a teraz wydawały się oddalone na wiele lat świetlnych. Kiedy spojrzałam na Jakuba, zobaczyłam w jego oczach zdziwienie i lekką dezorientację. W końcu to było dla niego zupełnie nieoczekiwane spotkanie. Pierwsze słowa, które wymieniliśmy, były nieśmiałe i pełne zdawkowych informacji. Spytałam, co u niego słychać, a on opowiedział o pracy, o swoich zainteresowaniach. Słuchałam uważnie, wydobywając z jego słów emocje i refleksje. To było takie dziwne uczucie, razem byliśmy w tym samym miejscu, ale to, co nas dzieliło, było widoczne w naszych rozmowach. Gdy zaczął opowiadać o swoich przygodach i doświadczeniach, zrozumiałam, że tak naprawdę ma za sobą wiele prób i wyzwań. Zgłębiając jego historię, dostrzegłam, że choć każdy z nas ma inny bagaż życiowy, to wszyscy stawiamy czoła trudnościom i próbujemy znaleźć swoje miejsce w świecie. To spotkanie było dla mnie okazją do przypomnienia sobie, że każdy ma swoje opowieści do opowiedzenia. Kiedy Jakub opowiadał o swoim życiu, czułam, że nasze drogi, choć się rozdzieliły, wciąż mają coś wspólnego. Jego wysiłki, by radzić sobie w trudnych sytuacjach, były w pewien sposób zbieżne z moimi próbami pokonania przeciwności losu. To uczucie zrozumienia i empatii względem Jakuba sprawiło, że czułam się blisko niego, mimo że tak wiele lat nas dzieliło. A potem przyszła chwila, kiedy opowiedziałam mu o sobie. Wyjaśniłam, kim byłam i jak bardzo się zmieniłam. Jego wyraz twarzy w tym momencie był bezcenny od zdziwienia po zrozumienie, a potem podziw. Wiedziałam, że to, co opowiadam, brzmiało jak niesamowita historia, ale dla mnie było to przede wszystkim historia wytrwałości, determinacji i wiary w siebie. Gdy opowiadałam o moich osiągnięciach, zobaczyłam w jego oczach dumę i zrozumienie. To był moment, w którym nasze drogi, choć ostatecznie różne, spotkały się w pewnym punkcie. Byłam tą samą Martą, którą znał, ale teraz w nowym świetle. Było to także potwierdzenie, że czasem trudności, z którymi się zmagałam, były naprawdę warte wysiłku. To spotkanie zmieniło nasze spojrzenie na nasze życiowe wyzwania. Zrozumieliśmy, że wartość osoby nie zależy od tego, ile ma na koncie bankowym czy jakie ma ubrania. To, co naprawdę się liczy, to siła charakteru, determinacja i chęć osiągania swoich celów. Nasze drogi przeszły różne etapy, ale wciąż miały pewne podobieństwa. Przywrócona przyjaźń była inna niż ta, którą mieliśmy kiedyś. Była oparta na dojrzałości i zrozumieniu, na akceptacji naszych różnic i akceptacji naszych własnych ścieżek życiowych. Przypomnieliśmy sobie, że nasze relacje zawsze miały pewną wartość, niezależnie od tego, jak wiele czasu minęło. Dzięki temu spotkaniu zyskałam nową perspektywę na relacje i życie. Nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem, ale ważne jest, by wykorzystywać każdą szansę do nauki i wzrostu.
Moja relacja z Jakubem była odbiciem tego, jak życie nas formuje i kształtuje nasze wartości. To opowieść o tym, że mimo upływu czasu, dawne przyjaźnie mogą wrócić, by przypomnieć nam, jak wiele zdążyło się wydarzyć i jak bardzo się zmieniliśmy. Każde nasze spotkanie po owym przełomowym wydarzeniu stawało się okazją do pogłębiania naszych rozmów i wzmacniania więzi. Dowiedziałam się o różnych aspektach życia Jakuba, o jego marzeniach, nadziejach i lękach. On także dowiadywał się o moich wyzwaniach i osiągnięciach, a to sprawiło, że nasze zrozumienie dla siebie wzrastało. Nasza rozmowa była jak płaszczyzna, na której mogliśmy dzielić się naszymi myślami bez obawy przed oceną. Zrozumiałam, że choć nasze ścieżki wiodą w różne strony, to jednak nasza historia była powiązana i miała wpływ na naszą obecną postawę wobec życia. Wzrastała we mnie empatia i zrozumienie dla jego wyborów i decyzji, a także dumę z tego, kim się stał. Nasze spotkania sprawiły, że oboje zaczęliśmy zauważać nowe możliwości. Jakub zdecydował się podjąć nowe wyzwania zawodowe, a ja planowałam dalszą edukację i rozwijanie się w swojej dziedzinie. Jego odwaga i wytrwałość inspirowały mnie, a moje osiągnięcia sprawiały, że czuł się dumny z mnie. Nasza przyjaźń stała się dla nas cennym źródłem motywacji i wsparcia. Wiedzieliśmy, że mimo różnic w naszych drogach, zawsze możemy na siebie liczyć. Byliśmy sobie nawzajem świadkiem, że niezależnie od przeciwności, można odnaleźć swoje miejsce i wpływać na świat w pozytywny sposób. Tytuł tej historii: byłam przedmiotem drwin w szkole z powodu biednej rodziny. Ich miny po latach, gdy się spotkaliśmy, nie mając pojęcia, kim jestem, były bezcenne, nabierał coraz większego znaczenia. To nie tylko opowieść o mnie i Jakubie, ale także o tym, że warto trwać w swoich przekonaniach i dążyć do osiągnięcia swoich marzeń, niezależnie od trudności. Wspólnie przekształciliśmy nasze doświadczenia w wartości, które napędzały nas ku przyszłości. Nasza przyjaźń była dowodem na to, że zrozumienie, akceptacja i wsparcie są niezastąpione w drodze do osiągnięcia sukcesu i szczęścia. Byliśmy świadkami, że historia, choć pełna wyzwań, może przynieść piękne zakończenie i wspaniałe nauki.